Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku Pablo Buduje. Dzisiaj Wam opowiem, jak zakończyć prawidłowo dach z poliwęglanu. Tutaj mamy poliwęglan 8. Proszę bardzo, a tutaj mamy poliwęglan 16. Będziemy pokazywać na poliwęglanie 16. Z jednej strony oklejamy membranę, tak jak było w pierwszym odcinku, i zakończamy ten poliwęglan takim profilem. To jest profil FK, się nazywa, i on bardzo ładnie nam wchodzi tutaj w ten poliwęglan i zamyka nam cały poliwęglan. To jest zakończenie dachu. Proszę bardzo. Jego trzeba jeszcze tutaj dobijać młotkiem. On ma tutaj ograniczenie, gdzie woda może sobie spokojnie po nim spływać. Dajemy w środek klej na samą górę tutaj, żeby przykleiło nam się. My używamy silikonu neutralnego, czyli bezoctowego, który nie reaguje z profilami aluminiowymi ani żadnym innym metalem. Co jest najważniejsze z tego wszystkiego? Jak mamy krokwię, która idzie z dachu, i na to pójdzie poliwęglan nasz. Już no rozrobiałem, tak? Na to idzie poliwęglan nasz. My musimy w tym momencie od spodu wywiercić odwodnienie, bo jak się nam dostanie tutaj woda, przyjdzie słońce, woda będzie stała w FC, bo ten dach będzie miał lekki skos. Woda będzie stała w FC i ona będzie parowała, będzie szła do góry. Nie będzie miała ujścia. Więc tutaj, gdzie mamy krokwię, musimy nawiercić zaraz przy tej ściance, odwodnienie, którym będzie odprowadzana woda. To jest najważniejsze. Jeżeli tego nie uczynimy, będzie nam stała para, która będzie cały czas szła do góry i będą wykwity z pleśni, będzie zielono, będzie brzydko. Tak samo możemy zakończyć poliwęglan 8. Takie same są profile do zamykania. Może porównamy. Proszę bardzo. Odwrotnie. O. Z lewej strony jest poliwęglan, na poliwęglan 8, z prawej strony jest na poliwęglan 16. To samo zamykamy poliwęglan 8. Idzie membrana na samą górę, a na sam dół profil zamykający, który nam zamyka poliwęglan 8. I też musimy nawiercać, otwory odwodniające. Co jest najfajniejsze z tego wszystkiego, to po tym profilu nie spływa nam pod spód, tylko spływa nam po profilu i spada w dół woda. Z tego co widać. Dzięki bardzo. Do usłyszenia następnym razem.